Ale mówię, to jest przykład takie, co mi w ogóle przyszło do głowy, to właśnie z DevOpsami. Ktoś zmienia Dockerfile'a, nagle wypierdzieli ten Dockerfile, ktoś wywalił multistage building na przykład, nie? Bo a mówi, potem mówi, pomocy, no. DevOpsi pomocy. Nie umiem, nie umiem, nie? No, no i właśnie, nie? Ten odcinek będzie odcinkiem o GitLabie Premium. O tym, co jest dla ludzi, którzy mają pieniądze, a nie dla biedaków. Więc jeżeli jesteś biedakiem, programistą... Nara, biedaku. Nie oglądaj dalej tego odcinka. Miłosz, tacy nie istnieją. Nie istnieją. No dlatego wiem, że wszyscy będą to oglądać. No właśnie. No właśnie. I zapraszam bardzo w nasze skromne progi GitLaba Premium. Pokażemy wam, jako firma Americ Studio, przeszliśmy ostatnio taki długi proces. Tego, jak aktywować GitLaba Premium. I to nie jest tylko kliknięcie Activate, czy tam Pay, czy cokolwiek innego. Bo tak się nie kupuje dla 200 osób GitLaba Premium. A nie powinno tak być? Teraz to się robi z rozmachem. Taki, wiesz, one click checkout, nie? Nie, nie. Cyk, cyk. To się robi z rozmachem. Ale, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo pewnie jak ja mówię GitLab, to wy myślicie GitHub. Nie? Ty, Mateusz, no, to jest to samo przecież. No, no nie właśnie. Żartuję, no wiem, wiem. GitHub to Microsoft. No teraz już tak. Z dolarem. Tak. Teraz już tak. No, teraz już tak. Teraz już tak. Jedyna ostoja niezależności GitLab. To ostatnio coś kupili znowu, co? Microsoft? No, Blizzarda. Blizzarda. Tak. No, czyli będą tam NFT no. Też w tym wszystkim. Jak w Ubisoftie. W ogóle Ubisoft napisał ostatnio, że w grach wprowadzają NFT tak. I nikt tego nie kupuje. A dlaczego? Oni powiedzieli, że gracze nie rozumieją NFT i dlatego nie kupują. No to kurna, chyba marketing zawalił, co? Bo chyba trzeba wiedzieć, jak sprzedać. Uczcie się od Steve'a Jobsa, jak to robił, nie tak? Wiem, może to jest niesprzedawalne po prostu, wiesz? No ale Steve Jobs powiedział, użyj palca. Wiesz jak... I już wszyscy używali palca. Wiesz jak to jest? Who wants stylus? Pamiętasz to? Nie, co? Było to. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Po co rysik? Ale potem Tim Cook wjechał i z rysikiem, tak. Słuchaj, moim zdaniem po prostu wynika to tego, że ktoś na wysokich szczeblach sobie uznał NFT, maszynka do robienia pieniędzy, dodajmy to w grach, a potem oni tego nie rozumieją. Może zrobimy jakoś vloga o NFT? Może wypuśćmy swoje NFT i potem powiemy, że ej, nie rozumiecie jak... Nie rozumiecie NFT, nikt nie kupił. Ej, jakbyśmy mogli zrobić NFT z awatarem i byłbyś jakimś zwierzęciem, ty jakim byś był? Zającem. Zającem, byś kicał? Kicał. Jak robi zając? My z Mateuszem przed odcinkiem się kłóciliśmy, jak robi zając. Jaki czy robi... dźwięk wydaje zając? Powiedzcie nie dźwięk nam. Wydaje. Nie no, dźwięk wydaje. No to kic kic. Dobra, może jedźmy dalej. Mateusz, ja miałem rozszerzoną geografię i ja oglądałem Animal Planet, tak? Dobrze. GitLab Premium. Na sam początek chciałbym wam pokazać, jakie są rodzaje tych pakietów. Pakietów. Bo wiadomo, mamy wersję... Polaki cebulaki. Oczywiście. Czyli zero dolców. I bym powiedział, do takiego prywatnego wykorzystania wystarcza w 100%. Myślę, że do komercyjnego w niektórych przypadkach również będzie ok. No, już widzieliśmy tutaj, że nam czegoś brakuje. Takiego większego trochę. No tak. Jak już się tworzy zespół większy, to bym powiedział, że to premium już jest czymś, co powinno się tam gdzieś pojawiać. Tak jest. Wydaje mi się, że po prostu my też część z tych feature'ów, które są w premium, trochę podłączaliśmy inne narzędzia. Tak. Żeby to też wykorzystywać, żeby mieć, a już ostatecznie będziemy mogli mieć w premium. I mamy wersję premium. $19 za użytkownika za miesiąc. To jest dużo. No, to jest dużo. To jest dużo, bo Mateusz, jakbyś miał policzyć, ile to jest rocznie, to jest 228, bo tam jest napisane. Jest napisane, a to no. Pewnie ze zniżką, tak? Nie, 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 chyba nie. Jak? Ej, o, nie, no. Nie, nie, jak to jest? Ja myślałem, że 228 się płaci rocznie, to z automatu się należy zniżka. 2 miesiące zazwyczaj dają, nie? No, minimum. Minimum. No, widzisz? No. Jeszcze jest wersja Ultimate, która... jest wersją naprawdę drogą. Naprawdę, no 99, ale to duży przeskok, nie? Z $19 na przeskok, 99. No. No ale to jest coś, co jest, myślę, że dla gigantycznych korporacji, które by chciały okay. To używać. I co w ogóle najważniejsze, bo są dwie wersje. Jest wersja no właśnie, SaaS. O to chciałem spytać. SaaS, fajnie, że chcieliście o to zapytać w ogóle. Tak jest wersja SaaS, czyli, Mateusz, definicja SaaS? Software as a service. Pięknie. Service as a software.
Poprawna wersja jest tutaj. I wersja self-managed. Czyli taka, że się sam postawisz po prostu. Nie? Self-hosted. Sam sobie zarządzasz. Sam sobie zarządzasz, no. I co najważniejsze, musicie płacić za jedną i drugą wersję. Jest taki sam pricing. Czyli okay, mimo tego, że ty będziesz używał w wersji postawionej gdzieś u siebie, na jakimś tam AWS-ie, czymkolwiek innym, co tam będziesz chciał, to płacisz za infrastrukturę, zużyte zasoby tam i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo tutaj dla pana GitLaba płacisz 19 dolców na przykład. No to jaka jest przewaga self-managed, skoro i tak musisz jeszcze dodatkowo pokryć koszty utrzymania tego samego? I to jest cały myk. Wygląda to tak, Mateusz, jest taka fajna strona, about.gitlab.com features, i tam masz zbiór wszystkich jakby feature'ów, które są na GitLabie, i masz je oznaczone, które są w self-managed, a które są w SaaSie. I jak już na przykład chociażby tutaj, w samym w ogóle tutaj zobacz sobie subgroups i restrict access by IP address jest w premium, ale tylko w self-managed. Co trzeba zwrócić tutaj uwagę, że tu chodzi o podgrupę, a nie grupę, nie? Bo to jest też inaczej rozumiane. Dla kogoś, dla osoby prywatnej może te grupy mogą nie mieć jakby znaczenia. Grupami mogą być projekty po prostu, no, też. Tak właśnie jak na szybko przeglądam, to widzę, że niektóre feature'y rzeczywiście są dostępne tylko w self-managed. Tak, tak. Na przykład jakieś customizowanie, tutaj masz przykład, nie? Tak. Customizowanie headera i tam footera i tak dalej do wiadomości. Tak, że jak wejdę na GitLaba, to nie mam tam GitLab, tylko miał Merrick Studio. No, jakąś tam stopkę wyrąbaną. Okay. No, coś takiego. Więc tym się różni po prostu, nie? Więc coś za coś trzeba, jak ktoś będzie się zastanawiał, czy jakaś firma i tak dalej, to może się zastanawiać nad tym, które wybrać, no to jest pierwsza w ogóle rzecz, którą trzeba zadecydować w ogóle. No ta strona, nie? Z feature'ami jest bardzo... Jest długa, ale wiesz, jaki jest w ogóle myk? Że one się powielają też. Bo jeden feature może być w kilku grupach, więc jest kilka razy. Opatrz, jest code review. Jest dodawanie emoji do code review i to jest wszędzie, jest nawet za darmo. To jest najważniejszy feature. No, emoji to jest emoji. No, to jest, no właśnie. Musisz w jakiś sposób pokazywać swoje emocje. Ważne, żeby miało emoji kupy. Kupy. Właśnie. Najważniejsze emoji podczas code review. No. Szybko przejdziemy przez kilka takich feature'ów, myślę, że takich najważniejszych, które są dla programistów w ogóle, dla osób z QA, które mają jakiś zespół i w nim, w tym projekcie po prostu robią. No to tak na sam początek, co bym chciał pokazać, Mateusz, to jest coś takiego jak Merge Request Approvals. Czyli to jest coś, że ty możesz sobie wybrać, jakie osoby w danym projekcie muszą zaakceptować twojego Merge Requesta. Okej. Okay. W ogóle na GitLabie nazywa się Merge Request, nie? A na GitHubie? Pull Request. Pull Request, tak? No, tak mi się wydaje. No, więc tutaj możesz zdefiniować. Ja na przykład, zobacz, w tym projekcie dodałem Ciebie jako grupa test. Okay. Albo zmienię nazwę grupy. Na przykład, idealna nazwa. Lamusy, tak? Nie? I teraz z grupy lamusy minimum jedna osoba musi zatwierdzić merge request, żeby można było go zmerdżować. Mega dobre test, bo zobacz, wyobraź sobie, że teraz tak, robimy sobie seniorzy, na przykład, tak? Tak. I dodajemy kolejną grupę, jakieś tam seniorki na przykład i tak dalej, nie? Dobrze. No. I chodzi o to, że z każdej grupy na przykład ileś approvali będzie potrzebnych. Tak, dokładnie. I to jest minimum, ile musi tam ich być, nie? I możesz w tych na przykład seniorach dodać wszystkich z całego, albo grupę możesz w ogóle też dodawać. I to jest fajne, bo wtedy nie musisz się bawić w jakieś, a dobra, jakiś senior nie mi zaakceptuje, czy coś i tak dalej. Ma możliwość, może zatwierdzić. Z automatu dostaną powiadomienia pewnie. Też dostałem powiadomienia w ogóle do tego. Te powiadomienia też można wyłączyć. To tak. Co jeszcze? W ogóle z takich podstaw w ogóle, to co chciałem pokazać, to jest to, co można zrobić z uprawnieniami w ogóle. Tu mamy na przykład grupę Merrick Studio. I tu można sobie zobaczyć, że jest coś takiego opóźnienie usuwania projektów. O 7 dni. W normalnej wersji nie ma czegoś takiego, tylko w premium to jest, że możesz to zaznaczyć, że jeżeli ktoś usunie coś na przykład, jakiś projekt i tak dalej, to on będzie usunięty tylko po 7 dniach. W sensie trzeba odczekać te 7 dni. Takie dla bezpieczeństwa, wiesz, masz na przykład tam jakiegoś młodego, gniewnego programistę Ruby, jakiś hardcore wyciągnąłem.
i on na przykład usunie ci coś, nie? A może programista Go? Nie, bo on tam... I on zrobi projekt Let It Go. No. Ale wiesz co, to niekoniecznie musi być już tam po prostu przysłowiowy stażysta, tylko może być na przykład, robisz jakiś projekt dla klienta, tak, i przekazujesz klientowi, nie wiem, dostęp i tak dalej, może on źle nacinie, albo tworzysz jakiś startup i wiesz, w startupach wszystko się dzieje dynamicznie i tak dalej, robimy pivot i nowy projekt i mówimy, usuwamy co mamy i jedziemy, a za tydzień im się zdanie odmienia, mówi, o kurde, Miłosz, a tam ten projekt jeszcze masz, czy usunąłeś? No. A to 7 dni jest taka możliwość, nie? Fajne, że jest to, że też można tutaj zrobić, żeby nie wysyłać na przykład, że nie można zaprosić tam, dodać zaproszeń do osób, których nie są w grupie, jakby na przykład tej, jakby master bym nazwał. Mhm. Niektórzy by powiedzieli main. Main, no teraz main, no Miłosz. A w ogóle też można ustawić to, jak ma być domyślny branch. Miłosz, nie idziesz z duchem czasu. Ja zawsze jak wchodzę gdzieś tam, to od razu zmieniam na master. Na master. No. A żeby zawsze drugi był slave. Slave, tak? No. I tutaj kto może na przykład sobie to tworzyć projekty w ogóle i tak dalej. To jest, część tych rzeczy w ogóle jest dostępna w zwykłej wersji, ale to, co fajnie by było sobie w ogóle ustawić, to jest to, że na przykład wymagamy przez innych użytkowników tutaj, żeby oni mieli włączone two factor authentication. O, to jest spoko. To jest spoko i to masz czas, po jakim tam oni będą musieli, mogą to skipnąć jeszcze, nie? Czyli pominąć w sensie. Tak, ale to też my musimy w pewnym sensie wymuszać, bo zobowiązują nas do tego często umowy z klientami. Tak. No bezpieczeństwo to podstawa w ogóle, nie? Tutaj mamy jeszcze coś takiego, co jest w premium właśnie, że możemy ustawić z jakiego adresu IP te osoby mogą tworzyć tam projekty, grupy i tak dalej, i tak dalej. I to jest też spoko w ogóle, nie? Tutaj jest jeszcze coś takiego. O! Restrict membership by email domain. Możesz zrobić tak, że możesz dodawać tylko do grupy, czy tam do projektu, czy do repozytorium osoby, które mają maila w konkretnej domenie. Ale nie możesz na przykład zrobić, że chcesz tylko dla Gmaila. Tak zrobili. Nie? Takie są cuda tutaj akurat ustawione. Rozumiem, że my nie mamy tego ustawionego, ponieważ pracujemy również z innymi deweloperami z innych firm, z klientami. Jakby tak. To jest ciężko byłoby to ograniczyć. Jeszcze nie mamy kilku rzeczy wstawionych, ale to Mateusz, my idziemy z duchem czasu. A. To dopiero będzie, wiesz, ustawione tak, że... No ale dobra, mamy coś takiego jak ten merch approval. Chciałem pokazać w ogóle, jak to wygląda w życiu w ogóle, nie? No, robię merch requesta. Zrób. Robię merch requesta. Jakiś tam sobie, nie wiem, do dewelopa, coś se walnę do dewelopa, cokolwiek, nie? A tworzę se tam, a coś się zrobi. Tu oznaczę może to, bo teraz... I tak. Zobacz, że teraz mamy tutaj, jak sobie rozwinę, to zobacz, jest tutaj informacja, z jakiej grupy, właśnie jakie osoby mogą zaakceptować. Widzisz? No patrz, właśnie... Masz na to-do liście w ogóle. Dostałem, no, w to-do liście do zrobienia. Zobacz. Niesamowite. $19 to kosztuje. No i czekaj, mogę dać jakiś komentarz? Tu weź rozwiń, zobacz. Widzisz tu? O. O, widzisz? I nie. A może być skomentowane na przykład? A weź skomentuj, zobacz, czy to zadziała. Tak, no dobrze. Gdzie jest ten najważniejszy feature? Emoji? No. Kupa. Będziesz miał w ostatnio używanych pewnie. Nie, bardzo rzadko tego używam. Oho, patrz, jest. I cyk, no. Dobra, ja czekaj, znowu. Odświeżę, zobaczymy, co tu się dzieje z tym. No jest. Jest, skomentowane wszystko. Zarąbiste, nie? I tak wygląda ten feature. W ogóle mega fajny. Mi się bardzo, bardzo podoba, myślę, że mega przydatny będzie w ogóle. Tu multi-approvers in code review, approvers in code review też było oczywiście i tak dalej, ale jest coś takiego jak... Push rules? Push rules, tak, push rules. Zobacz właśnie. Tutaj, możesz sobie ustawić na przykład, że niezweryfikowani tam nie mogą i tak dalej, różne cuda, ale jest właśnie to, prevent pushing secret files. To jest właśnie bardzo ciekawe i tu tym sposobem wracamy do mojego ekranu. I to mogę pokazać, że są na przykład takie, które są domyślnie pokazane, takie w sensie zdefiniowane pliki, których nie spuszujemy po prostu, zaznaczając tam tą opcję, nie? Mhm. Więc gdyby się tam ktoś pomylił i tak dalej... To jest spoko w sumie, żeby nie wysłać czasem swoich kluczy prywatnych. No, bo ktoś ma gdzieś tam... A, to prawda, to jest mega fajne. Jest coś takiego jeszcze, jak Group File Templates.
to, co chciałem pokazać. Create new project. I my na przykład mamy zdefiniowane, że mamy różne templatki. Ale tu możesz customowe zrobić, bo zobacz, ja biorę sobie tutaj grup i teraz mogę sobie wybrać, jakie chcę. I na przykład chcę użyć templatki Django. Okej. Okay. Nie? I chcesz wystartować templatki tak. Django. I od razu, to jest ta, którą my mamy gdzieś tam zdefiniowaną w repozytorium i tak dalej. Use template, lecisz, dziękuję. Czyli wszystko za ciebie zrobię. Ameryka, $19. Chciałem przypomnieć. Fajna rzecz, która jeszcze jest, no to push rules było. Code owners. O, to mnie ciekawi. To jest w ogóle mega fajna, ciekawa rzecz, bo możesz ustawić, tworzymy taki plik code owners w repozytorium, w głównym katalogu. I tam definiujemy, kto jest ownerem jakichś konkretnych elementów. Czyli na przykład, Mariusz, wyobraź sobie, że jesteś DevOpsem. Jesteś osobą, która zarabia naprawdę poważne pieniądze. No, dobra, no. I teraz... Może jestem w stanie sobie wyobrazić, no. Jeżdżę Ferrari? BMW i8? Mateusz, ty jeździsz Audi. No, ale to co innego? Przewaga dzięki technice, chciałem przypomnieć, Audi, tak? No. Hasło, misja firmy Audi. Code owners. I teraz wyobraź sobie, że ty jako DevOps chciałbyś mieć zawsze tak, że ktoś nie zmienił tobie tego Dockerfile'a na przykład. Albo pliku GitLab CI. Tak. I teraz jak sobie tutaj wpiszesz siebie, na przykład, albo grupę jakąś, na przykład DevOpsów, tak? Tak. Wpiszesz sobie, to oni muszą to, jak jeżeli jakiś merge request będzie, to oni muszą to zatwierdzić, żeby to przeszło. Genialne, to co? Dobre, no. Na przykład jesteś za jakąś część w ogóle odpowiedzialny w projekcie. Nie wiem, aplikacje na przykład, nie wiem, users, tak? W tym. Ustawiasz sobie users slash, wpisujesz tam siebie na przykład, tak? W code owners i gitara. I tylko ty możesz wtedy to zmerdżować. A to jest w sumie spoko, rzeczywiście, żeby nikt po cichu nie aktualizował jakiejś wersji, pipeline'ów nie zmieniał. No ale mówię, to jest przykład taki, co mi w ogóle przyszło do głowy, to właśnie z DevOpsami. Ktoś zmienia Dockerfile'a, nagle wypierdzieli ten Dockerfile, ktoś wywalił multistage building na przykład, nie? Bo a mówi, potem mówi, pomocy, bo, no. DevOpsi pomocy. Nie umiem, nie umiem. Nie? No, no i właśnie, nie? I to jest mega, mega fajny feature w ogóle, nie? Jeszcze jest coś takiego, jak Merge Request Dependencies. I możesz ustawić, jakie Merge Requesty są uzależnione od tego Merge Requesta, który ty robisz. Czyli tworzysz nowy Merge Request i jeszcze są dwa inne w kolejce, które chcesz, żeby były. I tamte powinny być najpierw. Tak. I to. I to znowu sprowadza się do czegoś takiego, jak to się nazywało Merge Trains. Merge Trains to jest taka funkcja, która umożliwia to, żeby ustawić to w jakimś w ogóle kolejności, nie? I mega przydatna rzecz w ogóle, nie? Miłosz, ale to brzmi jak feature'y do skomplikowanych projektów. A, ale tylko takie robimy. Mateusz. Nie, ale prawda jest taka, że jak masz taki większy zespół, to jakoś trzeba nad tym panować w ogóle, nie? Co chciałem jeszcze pokazać, Mateusz? Jest coś takiego, co ciebie tu ciekawi? Advanced Search pewnie ciebie to ciekawi, ale nie. Ale miałeś tam coś takiego jak Multi-Project Pipeline Visualization. Dokładnie, tak. Fajna rzecz, bo z kilku projektów widzisz jakieś pipeliny. A, to z kilku projektów tak, łączy. Tak. Dlatego jest Multi-Project, Mateusz. Kurde, widzisz, no. Co jeszcze jest fajnego, to jest jeszcze to, w ogóle będę brzmiał jak sprzedawca GitLaba Premium, nie? No trochę tak. Reflink na dole. Reflink na dole, no. Fajne jest to, bo tutaj możecie sobie zobaczyć przykład tego, jak wyglądają testy performance'owe, które są tutaj, są wykorzystywane do frontu, site speed jest wykorzystywany. O, nie? Super. Można też to obejść sobie w ogóle, Mateusz, mogę dać teraz taki trik tutaj naszym widzom. No, dawaj. I tobie. Że można by było sobie na przykład zainstalować to u siebie w repozytorium i odpalać ten skrypt, który ma to mierzyć i uruchamiać sobie customowo w pipeline'ach, bo w pipeline'ie możemy uruchomić co chcemy, no tak naprawdę, nie? Tak. Więc hulaj dusza, opiekła nie ma, nie? Czyli tak jak jest SAST i DAST na przykład, nie? Statyczna analiza kodu, dynamiczna i tak dalej, to te rzeczy są na przykład w wersji Ultimate, która dla nas nie jest na ten moment osiągalna. No widzisz. Ale możesz to sobie obejść i zrobić sobie to samemu. Artefakty możesz zapisywać i tak dalej. Jak ktoś wie, o czym mówię, to łapka w górę, nie? Jak ktoś nie wie, komentarz, czego nie wie. Będziemy tłumaczyć. Analityka. Analityka. W ogóle mega ciekawa rzecz. Tutaj możemy sobie zobaczyć, patrząc na projekt,
ile tam procentowo jest jakiego języka. To jest akurat przykład projektu z podcastami, frontendu, więc nic nie dziwi, że tutaj TypeScript rządzi. TypeScript, no. A gdzie HTML i CSS? Nie ma takich rzeczy. Patrz, Dockerfile jest też. No, i tu widzimy, jak wyglądały commity. Nie? Widzicie, jak teraz wyglądają prace nad... Widać, które dni są najbardziej produktywne. To są piątki? Chyba nie. Commits per week, day... O, zobacz, zobacz! Ha! No, zobacz. Friday nie mało. Tu godziny. Zobacz, kto tu tak pracuje o tych godzinach. No właśnie, znaczy. No. Ej, ale zobacz, poniedziałek, no, zobacz. No, chciałem powiedzieć, że niedziela jest równie produktywna co poniedziałek. Nie? Ciekawe, kto te komity robi. Jest coś takiego jak time to merge, czyli czas, jaki był potrzebny do tego, żeby coś zmerdżować w ogóle, nie? I tu widzimy, że tutaj coś się powisiało trochę, nie? Tutaj są zmerdżowane tak, w ogóle, ale time to merge jeden day, o, min, nie? Jest jeden dzień, oczekiwał gdzieś mniej więcej, nie? No i tu są różne wersje, nie będę pokazywał tego. No zakryj ręką, tak, bo to nie widać, no. Dobra, jeżeli tu, bo można też w ogóle coś, czego my nie wykorzystujemy, to jest na przykład zgłaszanie issues tutaj w projekcie, nie? I mógłbyś sobie dzięki temu value stream tam wykorzystać, który jest w analityce i on by pokazywał tam, jak to wygląda z tymi issuesami i tak dalej, nie? Ale my korzystamy z Jiry, chociaż też z Jirą jest dość dużo, bym powiedział bardzo dużo w sumie, integracji, więc spoko. GitLab w ogóle ma coś takiego jak AutoDevOps. AutoDevOps. I to ja bym zostawił jako zadanie. Co to jest AutoDevOps? Nie, żeby sprawdzić, jak działa AutoDevOps. A to oznacza, że już DevOpsów nie będzie trzeba? Będziesz oni automatyzowany są automatyzowani DevOps? W ogóle. Automatyzowani. Nie trzeba. To jak roboty. Jestem super genialny, jestem robotrólem i w ogóle. Tak. Jak ludzie. Jak ludzie. Czyli ich nie trzeba. A roboty trzeba. A roboty. Ale jeżeli chcielibyście sprawdzić sobie te feature'y w GitLabie Premium, możecie założyć konto na GitLabie i mieć chyba okres darmowy? Zobacz, tak, miesięczny. Nawet chyba miesięczny. Nie wiem, tak? Bo to szybko googluj. Jest get free trial. 30 dni. Jest. No. Kłamałem. Ale to jest Ultimate od razu. Tak, Ultimate. A, no. Cię kuszą cię najlepszy. Tak, ale to muszę powiedzieć, że jak nam włączyli właśnie 30-dniową wersję, to włączyli nam Ultimate. I to trochę był problem, bo ja mówię, ale jak mamy testować Ultimate, jak będziemy mieli premium, nie? No właśnie, tak. No, ale potem nam zmienili właśnie na testową premium, więc się udało. Ale jeżeli byście nie chcieli zakładać konta, zawsze możecie zatrudnić się w Merix Studio jako programista, QA, DevOps i tak dalej i możecie korzystać z czegoś takiego. Dziękujemy bardzo. Chciałem powiedzieć, że życie jest pełne... Niespodzianek. Nie. Nie przeciwwskazań, przeciwstawnych, przeciw... Wagi. Wagi. Tak, o sobie chciałem powiedzieć. I jak się mówi, życie jest pełne konfliktów? Niebezpieczeństw. Dobra, życie. No, Nobelu. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki, elo. Hej.